Taki inżynier bezpieczeństwa teleinformatycznego, taki popularnie określany bezpiecznik. Jeśli ma do dyspozycji NetApps, na pewno ma swój pakiet korzyści, tak. możliwości, z których może skorzystać. I może znowu wybierzmy kilka, może dwie takie mhm. korzyści. Czyli NetApps w rękach osoby, która zajmuje się cyberbezpieczeństwem w organizacji. Pomaga w automatyzacji takich codziennych zadań. Yy, takiej nazwałeś go bezpiecznik, to jego zadaniem jest tak naprawdę weryfikacja i przeglądanie bezpieczeństwa systemów w organizacji. Mając takie rozwiązanie jak NetApps, w pierwszej kolejności możemy zbudować bazę wiedzy o tym, co mamy w tej organizacji, jakie serwery, jakie urządzenia. Mając już tą informację, mając informację kto za dany system albo serwer odpowiada, mamy takie rozwiązanie pod nazwą kodową NetApps Sec, nazwa od security, które Bazując na tej liście adresów, poprzez integrację z narzędziami, które służą do właśnie takich skanów bezpieczeństwa, jest w stanie cyklicznie, czy to co noc, czy raz w tygodniu, wykonywać takie skany bezpieczeństwa. No to... I już i w tym momencie ten bezpiecznik, jak go nazywamy, może zapomnieć o tym, ponieważ sam proces uruchamia się w sposób automatyczny, według kalendarza, i w, w, po zakończeniu tego procesu. Rozsyła odpowiednie informacje w postaci raportów do poszczególnych administratorów z listą podatności, które wykrył, albo takie rozwiązania też posiadamy u naszych klientów, może się zintegrować z systemem travel ticketowym i w ramach systemu travel ticketowego może pozakładać od razu tickety dla administratorów, którzy powinni się zająć załataniem luk bezpieczeństwa.